Cześć! W tym odcinku dowiesz się, jak zaimplementować kwantyzację. Zapraszamy! Cześć! Z tej strony Marcin Zabłocki i Wojtek Mikołajczyk, a dzisiaj będziemy robić kwantyzację w praktyce. Będziemy kwantyzować wektory, będziemy wracać do oryginalnych wartości, zobaczymy, z jakimi wyzwaniami trzeba się podczas kwantyzacji zmierzyć. A to wszystko od strony implementacyjnej. Jeżeli jesteście zainteresowani teorią, to zapraszamy do naszego poprzedniego odcinka, a dzisiaj bez owijania w bawełnę jedziemy z kolabem. Dobra, zaczniemy sobie od takiej podstawowej kwantyzacji i zrobimy to na przykładzie wektora liczb. Tutaj są te liczby. One domyślnie są zapisane na 32 bitach z dość dużą precyzją, są ujemne. I teraz my skwantyzujemy je sobie, zapisując na 2 bitach. Żeby to zrobić, musimy przekształcić w zasadzie ten wektor i sprowadzić go do zakresu liczb od minus 1 do 1 i będziemy to mapować na taki wektor. I teraz ten wektor wziął się stąd, że chcemy to kwantyzować na 2 bitach. Na 2 bitach można zapisać maksymalnie 4 wartości i w tej linijce podzieliliśmy ten zakres liczb od minus 1 do 1 na 4 wartości, takie jak widać tutaj pomiędzy. Tutaj przekształciliśmy sobie nasz oryginalny wektor wejściowy też do przestrzeni od minus 1 do 1. Wszystkie te liczby się w niej znajdują. I teraz to, co będziemy chcieli zrobić, to te liczby skwantyzowanego wektora zmapować na tą naszą przestrzeń, którą możemy uzyskać z tych 2 bitów, tak żeby trafiały jak najbliżej. Do tego mamy napisaną taką funkcję, która będzie iterować po tych naszych wartościach, czyli po tych tutaj, i liczy sobie różnicę względem każdej z tych liczb tutaj i będzie zapisywać indeks tam, gdzie ta różnica jest najmniejsza. Po odpaleniu tego, to jest nasz wynik, to są indeksy z tego wektora tutaj. Warto zauważyć, że do normalizacji policzyliśmy sobie wartość maksymalną i wszystkie wartości przez nią podzieliliśmy, tak żeby wbić się w zakres wartości od minus 1 do 1, więc w procesie dekwantyzacji robimy operację odwrotną, czyli będziemy mnożyć tą wartość z tego naszego jakby skwantyzowanego wektora z odpowiedniego indeksu razy absmax, żeby wrócić do oryginalnego zakresu wartości. No i teraz po odpaleniu tego widzimy dwa wektory liczb. Ten na górze to jest ten zdekwantyzowany, czyli odtworzony z tych liczb tutaj pomnożony przez absmax, a ten na dole to jest oryginalny. No i teraz możemy sobie policzyć błędy i wychodzi na to, że średnio w tych czterech liczbach mamy błąd 1,6, który właśnie wynika z tej straty na kwantyzacji. Im mniej mamy bitów do kwantyzacji, tym mamy większą oszczędność pamięci, no bo mniej bitów potrzeba, ale jednocześnie tym mniejszą mamy precyzję, czyli ten błąd odwzorowania będzie większy. Jeżeli tutaj byśmy przykładowo dali sobie 8 i odpalili to, zobaczcie teraz, że błąd na 2 bitach mieliśmy 1,64, a jak odpalimy to wszystko jeszcze raz na 8, to mamy błąd 0,023, czyli jest nieporównywalnie mniejszy. To, co pokazujemy teraz, to jest notebook, który przygotowaliśmy wcześniej i wysłaliśmy do naszych subskrybentów na newsletterze. Jeżeli chcesz dostawać tego typu ekstra materiały, w których robimy ciekawe rzeczy, polecamy, żeby się zapisać na ml-workout.pl/int8. My w tym przykładzie kwantyzacji, który pokazywał Wam Wojtek, przyjęliśmy sobie kwantyzację do 2 albo 8 bitów w przestrzeni takiej liniowej z równymi odległościami. I oczywiście przy równych odległościach na 2 bitach, czyli na 4 wartościach, mamy od minus 1 do 1 przeskoki takie równe. Jeżeli użyjemy na przykład 8, tak jak to było wcześniej, no to tych wartości już jest 256 i ta granularność jest oczywiście większa, czyli dokładność odwzorowania będzie wyższa, ale oczywiście nie stoi nic na przeszkodzie, żeby kwantyzację wykonywać wręcz do dowolnej przestrzeni i nie musi to być przestrzeń liniowa, tak jak w tym bazowym przykładzie, ale może być to dowolna przestrzeń, taka jak na przykład tutaj. Czyli zamiast używać przestrzeni liniowej i równych odległości dla 2 bitów, możemy dla 2 bitów przyjąć sobie arbitralne wartości, które my wiemy, że będą działały na przykład na naszych wektorach o wiele lepiej. I tutaj zrobiłem sobie taki przykład takiej przestrzeni, że teraz na 2 bitach,
czyli na wartościach możliwych 0, 1, 2 i 3. Moja przestrzeń wartości to jest minus 1, 0, 3, 0, 5 i 1, 0, całkowicie dowolna. I do takiej przestrzeni też można oczywiście wektory skwantyzować z mniejszym lub większym błędem. I teraz dla takiego wektora, który tutaj widzicie, 10, minus 3, 5 i 4, jak go sobie skwantyzujemy, to po kwantyzacji mamy, że jego reprezentacja w dwóch bitach w takiej przestrzeni mapującej to jest 3, 1, 2, 1, czyli najbliższe wartości względem tych wartości tutaj po prawej stronie. No i dla takiej kwantyzacji błąd odwzorowania mamy tutaj 1,75, czyli całkiem spory. No a przez to, że znowu możemy tu arbitralnie tą przestrzeń zmienić, to zobaczcie, jak to bardzo wpływa, kiedy ta przestrzeń jest dostosowana i zmieniając teraz z 0,3 na minus 0,3, ten błąd może spaść aż do 0,25 na przykład. Więc to fajnie pokazuje, że te wszystkie nowoczesne metody kwantyzacji, one powinny coś robić właśnie nie tylko z tym założeniem, że okej, kwantyzujemy wszystko do 2, 4 czy 8 bitów, ale też powinny inteligentnie rozważać tą przestrzeń, do której mapujemy, i to manipulowanie tą przestrzenią może mieć bardzo duży wpływ na jakość. Czyli zobaczcie, że jakby tutaj w tym customowym mappingu też mamy przestrzeń wartości od minus 1 do 1. Różnica jest taka, że ona tutaj po środku nie jest równo podzielona, tylko dowolnie. Tutaj mogą być dowolne liczby. I tak jak Marcin mówił, teraz w zależności jakie wybierzemy, jakie dopasujemy do tych naszych danych, to możemy mieć albo lepsze wyniki, to znaczy mniejsze błędy potem przy dekwantyzacji, albo możemy mieć większe, jak to zrobimy. Tak jak tu widzieliście, kwantyzacja to jest mapowanie jednych wartości na drugie. No ale to w sumie, jakby spojrzeć na to trochę z innej perspektywy, to kwantyzacja to nic innego jak forma po prostu stratnej kompresji danych. Mhm. I właśnie, żeby to sobie zwizualizować, dosłownie przygotowaliśmy taki przykład na obrazku, gdzie mamy obrazek jakiegoś tam wnętrza samochodu Alfa Romeo i teraz będziemy go kwantyzować. Tutaj normalnie każdy kolor jest zapisany na 8 bitach, a my to sobie będziemy kwantyzować i zapisywać po kolei na od 1 do 7 bitów. I teraz jeszcze taka ważna rzecz, zanim tutaj zaczniemy, do zauważenia jest to, że ten obrazek ma wartości tych kolorów zapisanych w skali od 0 do 1. Ponieważ my tutaj na potrzeby kwantyzacji zawsze działamy sobie w skali od minus 1 do 1, no to musimy jeszcze go przekształcić tak, żeby mieć tą samą skalę, żeby te działania były prawidłowe. Dobra, no to tutaj lecimy w pętli, odpalamy i patrzymy, jak będą wyglądać wyniki. Zobaczcie, że przy kwantyzacji jednobitowej no, mamy niewielki zakres wartości, więc widzimy tutaj, że tylko skrajne wartości zostały odwzorowane poprawnie z powrotem, czyli widać mega dużo białego, no bo to jest skrajna wartość, mega dużo czarnego, skrajna wartość 0, w tym przypadku akurat u nas wewnętrznie minus 1, albo też czerwony, czy taki skrajnie mocno niebieski, akurat zielonego na tym obrazie nie było, on też by się załapał, ale widzimy na tej jednobitowej kwantyzacji tylko te bardzo takie ostre wartości. No a już na przykład na tej dwójce te wartości zaczynają nabierać większej rozpiętości. Tak, to wygląda jak ktoś grał może jakieś stare takie wyścigi w DOSie, tam też były takie widoki i te kolorki też uproszczone, tak jak tutaj na tej kwantyzacji. Idziemy dalej, trzybitowa kwantyzacja wygląda trochę lepiej. Tutaj co za oknem nie wiadomo trochę. Czterobitowa też. I tutaj widać jeszcze na tej tutaj trzybitowej, no, widać, jakbyś przyzumował na chwilę, to tutaj widać jeszcze te niedokładności, już znowu ogólnie obraz wygląda ok, ale te gradienty są takie niesmukłe, takie są bardzo poszarpane wartości, znowu przez tą skokowość tego, że te wartości nie są takie płynnie przechodzące między sobą, tylko znowu mamy takie jakby schodki. I to jest bezpośrednio to odwzorowane na tej na przykład desce, którą widzimy. Tak. Tutaj jest trochę lepiej, ale też to jeszcze widać, między innymi na kierownicy. Teraz idąc dalej, na 5 bitach, no już jest całkiem fajnie. Tutaj bez jakiegoś hardkorowego zoomowania to ciężko coś znaleźć. Ja już tu z daleka nie widzę różnicy i to w sumie też fajnie uświadamia nam, że dlaczego się teraz te LLM-y odpala tam w 8 czy w 4 bitach, no bo może też nie widać tak aż bardzo tej różnicy, ona jest wystarczająco dobra. Tutaj dla obrazu 8-bitowego już przy 5 bitach z daleka jest wystarczająco ok. To co widać, jakąś taką różnicę, jak sobie porównamy 5, 6, 7 i 8, to kolor tej czerwieni tutaj. Jakby tutaj jest taka bardziej intensywna,
tutaj jest mniej intensywna, to jest oryginał, tutaj jest już mniej intensywna, no bo widocznie im więcej jest tych bitów, tym więcej jakby odcieni mamy do wyboru. Implementacja kwantyzacji to jedno, ale z kwantyzacją wiąże się też sporo problemów, które warto rozumieć i być ich świadomym, bo na pewno się na nie napotkacie w trakcie pracy chociażby z PyTorchem. I zacznijmy od pierwszego takiego problemu, czyli kwestii outlierów w wektorach, które są do skwantyzowania. Weźmy sobie znowu przykład kwantyzacji znowu dwubitowej i dwa takie wektorki. Jeden jest 10-354, a drugi jest 20-354, czyli różnią się tylko tą jedną tutaj wartością. No i spodziewalibyśmy się, że rzeczywiście ta większa wartość, czyli większa outlier spowoduje, że błąd odwzorowania, czyli po dekwantyzacji ten błąd odwzorowania jest wyższy. No i rzeczywiście dla tego wektora z dziesiątką mamy błąd odwzorowania średni 0,6, a dla tego wektora z dwudziestką 2,0. No i jak sobie można z tym poradzić? Pierwsze co przychodzi do głowy, no to zwiększymy liczbę bitów. No jeżeli zwiększymy ją na przykład do 4, przepuścimy ten kod jeszcze raz, no i rząd wielkości błędu rzeczywiście się zmniejszył przez zwiększenie liczby bitów. Ale problem nadal pozostał. To znaczy, że no ten błąd odwzorowania nam rośnie jak są outliery. Metodą jakiegoś zaadresowania jest zwiększanie tej liczby bitów, no bo wtedy mamy więcej tych wartości po środku i to odwzorowanie może być trochę lepsze. No ale to też jakby tak czy inaczej ma swoje granice. No a tak jakbyśmy tutaj na przykład dali sobie zamiast 20 100, no to i tak wtedy ten błąd jest bardzo duży. No i właśnie to jest duży problem kwantyzacji. Te outliery w tych wektorach, które kwantyzujemy, one wprowadzają nam dość duży błąd, no i dość ciężko sobie z tym poradzić. Tak, i oczywiście to jest dopiero wierzchołek góry lodowej, no bo obecność outlierów ma jeszcze inny bardzo negatywny skutek na kwantyzację. Otóż taki, że w niektórych przypadkach, czym większy oczywiście jest ten outlier względem innych wartości, tym po dekwantyzacji mogą w naszym wektorze pojawić się zera, czyli wtedy mamy całkowitą utratę informacji, jeżeli mówimy o świecie sieci neuronowych, w szczególności teraz w LLM-ach. I jeżeli mamy całkowitą utratę informacji, no to w żaden sposób nie będziemy już jej w stanie odzyskać, więc potencjalnie wystawiamy się na jeszcze gorsze konsekwencje. Tutaj bierzemy sobie na przykład jakiś wektor. Tutaj mamy generalnie dość dużo liczb, one tu są akurat z przedziału w większości od 0 do 1, jakieś ułamkowe. No i tu na początku wstawiamy mu jakiegoś outliera, czyli wartość dużo większą. Robimy kwantyzację, dekwantyzację, no i na dole możemy sobie zobaczyć, jakie wyniki to daje. No i w tych wynikach tutaj w pierwszym rzędzie widzicie oryginalny wektor, a w drugim rzędzie widzicie po dekwantyzacji. No i w przypadku tego outliera 3,5 zarówno błąd jest niski, jak i nie wpadliśmy w tą pułapkę, że pojawiły się zera po dekwantyzacji. Jest ok. No ale już w przypadku 7,5 pojawiło się jedno zero tutaj. Już mamy pewną utratę informacji. Błąd znacząco skoczył, jest ponad dwa razy większy. I dla ostatniej wartości tutaj tej 15 mamy nie dość, że znowu o jeden rząd wielkości większy błąd, to pojawiły się już aż dwa zera przy tak prostym i małym wektorze, gdzie w sieciach neuronowych mamy do czynienia z o wiele większymi wektorami, więc tych zer może być proporcjonalnie oczywiście tam więcej. No i tutaj jakby i tak, to nie wspomnieliśmy wcześniej, ale to jest i tak jakby dość dobre ustawienie, bo tutaj to co kwantyzujemy, to akurat ponieważ mamy wartości tutaj z zakresu od 0 do 1, to tą przestrzeń sobie dzielimy też od 0 do 1. Wcześniej to robiliśmy zawsze od minus 1 do 1. Więc tutaj jest więcej tych wartości po środku i kwantyzujemy to na 8 bitach. Tak, czyli zastosowaliśmy te dwa triki, o których mówiliśmy wcześniej, tak. Czyli zarówno zwiększenie liczby bitów, jak i ta dedykowana przestrzeń dostosowana przez nas. Tak, natomiast no właśnie jak tutaj Marcin powiedział, i tak nas to jakby nie chroni w pełni przed tym wszystkim, pojawiają nam się zera, tracimy pewnego rodzaju informacje, a ten błąd odwzorowania nam idzie do góry. Zobaczyliśmy tutaj na tych dwóch przykładach, że outliery wprowadzają nam sporo zamętu w tej kwantyzacji, wprowadzają większe błędy, wprowadzają utratę wartości, ciężko z tym walczyć. No, gdyby był tylko jakiś sposób, żeby sobie jakoś z nimi poradzić, może żeby je usunąć albo jakoś inaczej przetwarzać. No i pewnie, że jest na to sposób, czym byłby świat machine learningu bez świetnych pomysłów inżynierskich. No i ten sposób właśnie nazywa się LLM Int 8. Jest to metoda, którą stosuje się obecnie we wszystkich large language models, takich jak na przykład ChatGPT, w której robimy kwantyzację i jednocześnie radzimy sobie z tymi outlierami, które powodują tak rozległe błędy. I ta metoda pozwala na poradzenie sobie z tymi paskudnymi outlierami.
Pokażemy Wam, jak to zrobić, jak to zaimplementować i porównamy wyniki tej kwantyzacji do takiej zwykłej w następnym odcinku. Dlatego gorąco zachęcamy do subskrybowania naszego kanału, żeby Wam to nie umknęło. Dzięki bardzo za dzisiaj, dajcie łapkę w górę i do następnego. Cześć! Cześć. I w tym przykładzie te cztery wartości to są właśnie te tamte, nie? Okay, więc ja przesunąłem ten obraz na minus 1 do 1, to od tego tutaj, nie? Że powiesz, że... O, panie. Ale to bym to potem powiedział. Najpierw, żeby pokażemy... Że tutaj najpierw to pokażemy tak po prostu. Mam też zrobić stop recording? Też zrobię, tak, co? Tak, zrób, no.